Ty drogi pomyli los zły i oczym głos zasnuje. I w sobie ty ufność nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, i w sobie tę ufność nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, a nie mój. Ty tylko mnie poprowadź. Dzisiaj uczestniczymy w tym pięknym wydarzeniu dla Łukasza i Karoliny, szczególnie ważne, bo za chwilę, już za kilka minut staną się mężem i żoną i zaczną poprzez swoje życie realizację sakramentu małżeństwa. Poprowadź jak jego prowadzisz, przez drogi najprostsze z morzy. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Łukasz, biorę Ciebie, Karolino, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że nie opuszczę Cię aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże, Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Ja, Karolina, biorę Ciebie, Łukaszu, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże, Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Amen. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Żono, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mężu, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.